Dzień dobry, witam Was z przepięknej Makarskiej Riwiery. To właśnie tutaj wczoraj dotarłem późną nocą, ale nie zostaję w tym miejscu, tylko miałem tutaj poranny rozruch, popracowałem sobie troszkę i zaraz zbieram się dalej, a wszystko wyjaśnię w dalszej części dlaczego. Jeżeli oglądaliście właśnie film zeszłoroczny, to kojarzycie tą miejscówkę, bo właśnie tutaj w tym miejscu zakończyła się moja wycieczka. To właśnie tutaj w Podgorze nocowałem, spałem przy przystani łódek. I właśnie tutaj dostałem informację, że kraj będzie zamknięty, że nie będzie możliwości wjazdu, a osoby, które wjadą, trafią na 14-dniową kwarantannę. I to właśnie stąd uciekałem, byleby zdążyć przed północą. Przepiękna miejscówka. Z palmami, z widokiem na góry, na piękne pasmo Biokowa i z widokiem na piękną tutaj zatoczkę, piękne morze, ale nie zostaję tutaj dalej, bo lecę w inne miejsce, ale o tym już za chwilę. Zaledwie około 25 km dzieliło mnie od docelowego miejsca, gdzie dzisiaj spędzę czas, ale przejazd przepiękną magistralą wzdłuż Makarskiej Riwiery, coś pięknego. A teraz właśnie dojeżdżam na camping Witer, gdzie spędzę kilka kolejnych dni, ale o tym Wam zaraz wszystko opowiem. Niestety czas leci nieubłaganie, już godzina 13. Na pracy mi zeszło troszkę więcej niż planowałem, ale nadal jest piękna pogoda, jak widzicie. No i jest 18 stopni, słuchajcie, w plusie, dlatego trzeba jak najszybciej pakować się na motorek i jeszcze przejechać, póki są super warunki. Jedziemy. Te malownicze tereny, którymi właśnie jadę, to okolice Parku Narodowego Biokowo. Przepiękne tereny, zresztą sami widzicie. A jeżeli Park Narodowy Biokowo, no to oczywiście Sveti Jure. Najwyższy szczyt, na który można dojechać drogą asfaltową, samochodem lub motocyklem. Podjechałem sobie pod bramę, niestety brama była zamknięta. Pan powiedział, że po prostu droga jest oblodzona i nie ma przejazdu. Także dzisiaj odpuszczam. Niestety zapomniałem tego nagrać, bo jakoś tak się zagadałem z panem i po prostu zapomniałem włączyć kamerę. No ale niestety Sveti Jure dzisiaj jest nie do zdobycia, ale zobaczymy jeszcze, jak się najbliższe dni potoczą. Może przyjdzie 35 stopni w słoneczku i pięknie się wszystko roztopi na górze. Później przełęcz Kozica, również bardzo fajna przełęcz, dużo mniej znana, z pięknymi widokami na drugą stronę pasma Biokowa, a później kieruje się również bocznymi drogami w stronę miejscowości Imocki.
Jestem właśnie na wzgórzu przeciwległym do Biokowa i patrzę sobie na Sveti Jure, które znajduje się z tyłu. No faktycznie śniegu tam jeszcze dość dużo, także w tym roku chyba o Sveti Jure trzeba niestety zapomnieć. Za to tutaj mamy bardzo ładną pogodę, 17-18 stopni, co mnie troszkę zdziwiło, bo zapowiadali dużo chłodniej, ale widoczki no piękne są. Miasto Imotski to niewielka miejscowość, podobnie jak miasto Knin. W tym momencie jest jedną z wielu, bardzo wielu miejscowości chorwackich. Niegdyś była dużo ważniejsza i podobnie jak we wspomnianym wczoraj Kninie, tak samo i tutaj znajduje się bardzo fajna twierdza z X wieku, czyli podobnie datowana jak ta twierdza w Kninie. Twierdza Topana, tak się nazywa ten obiekt, bardzo fajny, otwarty do zwiedzania, tylko w ścisłym sezonie pobierane są tutaj opłaty, a tak to można sobie chodzić, zwiedzać. Bardzo ładny punkt widokowy z góry, także polecam, jeżeli jesteście w okolicy, bardzo fajnie można się wdrapać na górę i zobaczyć, jak pięknie stąd widać wszystkie okoliczne pasma górskie. A teraz pytanie za 100 punktów, czy są tutaj wśród moich oglądających jacyś piłkarze? Jeżeli są, to chciałem wam pokazać jedno z najpiękniejszych boisk na świecie. To jest boisko właśnie w miejscowości Imotski, położone w takim pięknym kanionie. Szczególnie z tego boiska cieszą się ci, co lubią wykopywać piłkę, bo jeżeli nawet mocno kopną, to ona gdzieś tutaj nie ma za bardzo gdzie wylecieć. Ale jak już ktoś pierdyknie tak naprawdę solidnie, to piłka może polecieć het tutaj. A tutaj jest Jezioro Niebieskie, które ma ponad 100 metrów głębokości. Chociaż z tą głębokością tego jeziora to tak różnie bywa, bo 100 metrów to jest no, maksymalna jego głębokość. Teraz aktualnie w sezonie zimowym troszkę tej wody jest, ale w sezonie letnim bardzo często bywa tak, że woda, że jezioro w ogóle wysycha, woda znika i wtedy ci piłkarze, chociaż mają tak przepiękne boisko, już najpiękniejsze na świecie po prostu, to jeszcze sobie wymyślają i idą grać na dno tego jeziora. W internecie znajdziecie dużo zdjęć tego wydarzenia, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. A sama ta dziura, ten lejek rasowy, w którym powstało jezioro, ma prawie 300 metrów wysokości, więc nawet jeżeli tej wody jest najwięcej, to nadal ponad 200 metrów jest ze skarpy. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę robi to ogromne wrażenie. A nazwa jeziora wzięła się, no oczywiście jak można się domyśleć, od koloru turkusowego.
Jezioro Niebieskie jest bardzo dużą atrakcją tutaj turystyczną. W sezonie bardzo wielu turystów tutaj przyjeżdża. Jednym z tych turystów kiedyś, lata temu, był niejaki Franciszek Józef, cesarz austriacki, bo musicie wiedzieć, że te tereny kiedyś należały do cesarstwa austro-węgierskiego. No ale mniejsza z tym, on tutaj przyjechał i tak bardzo mu się spodobało, że stwierdził, że on chce, żeby na dół do tej dziury zrobiono ścieżkę. I proszę bardzo, jak cesarz kazał, tak zrobiono. Ścieżka powstała, więc piesi sobie mogą teraz spacerować tą ścieżką het aż tam ku wodzie, albo na sam dół, jeżeli wody nie ma. Także bardzo fajnie. A zresztą to jest ten sam cesarz, który, nie wiem czy pamiętacie moją wyprawę lipcową w zeszłym roku do Walpy. To jest dokładnie ta sama postać, która przyjechała sobie pod lodowiec Pasterce przy Großglockner Hochalpenstrasse i tam też mu się spodobało i kazał wybudować właśnie zabudowania. Także fajny w sumie ten cesarz był, dużo fajnych rzeczy zrobił. A koło Jeziora Niebieskiego znajduje się również Jezioro Czerwone, które wygląda tak. O, przecież nie ma czerwonego koloru, nie? Ale czerwone jest wtedy, kiedy pod odpowiednim kątem zaświeci słońce i jak oświetla te skały, które właśnie są w takim czerwonym, pomarańczowym kolorze, to się wszystko odbija od tafli i wtedy jest ponoć czerwone. Tak to kiedyś nazwali, tak podają w przewodnikach. Jeszcze nie miałem okazji zobaczyć, żeby czerwone było. Ale czerwone jezioro właśnie, które oglądamy, to w ogóle jest hit. I to jest miejsce, które koniecznie musicie odwiedzić, naprawdę. Wiem, że zawsze tak mówię, ale to naprawdę na 100%. Wyobraźcie sobie, że jest to jedno z największych na świecie w ogóle i największy w Europie lej krasowy. Od powierzchni wody do góry tego leja jest ponad 250 metrów. I co ciekawe, to jezioro też ma około 250, czy nawet niektóre miejsca podają, że ponad 300 metrów głębokości. Co powoduje, że od góry do dołu, czyli od samej góry leja krasowego do samego dołu, jest ponad pół kilometra. To jest ogrom po prostu, to jest niesamowicie. Samej wody, która się tam znajduje, jest ponad 7 milionów metrów sześciennych. To są ogromne ilości wody. A już w ogóle taką wisienką na torcie, tudzież truskawką na ciastku, jest to, że dno tego jeziora, samo dno, znajduje się 6 metrów poniżej poziomu morza. To już jest w ogóle naprawdę hit, bo cały czas pamiętajcie, że jesteśmy w górach dynarskich. Czerwone jezioro koło miejscowości Imocki. Koniecznie to trzeba odwiedzić. Naprawdę to miejsce trzeba koniecznie odwiedzić. A ja już się stąd zbieram. Stąd też przepięknie widać po drugiej stronie Svetiure. Widać, ile tam jest śniegu. Tam jest naprawdę ogrom śniegu. Kolejną atrakcją dla mnie, przynajmniej dla was troszkę mniej, będzie przejazd tunelem właśnie pod masywem Biokowo. A teraz przede mną i przed wami tunel Świętego Ilia, liczący 4 km 250 metrów pod całym tym masywem Biokowo. A tam nam się kawałek wyłania, o tutaj się kawałek wyłania Svetiure. Widać, że tego śniegu faktycznie tam dużo jest. Dobra, ale szkoda gadać, pokażę wam za to cały piękny przejazd tym liczącym ponad 4 km tunelem. Oczywiście żartuję i całego przejazdu przez tunel nie będę wam pokazywał, chociaż nie ukrywam, że jeździć w tunelach bardzo lubię, ma to jakiś tam swój urok, szczególnie, że ten tunel Świętego Ilia wyraźnie spada w dół, on tam na różnych wysokościach jest wlot i wylot tunelu i robi to niesamowite wrażenie, ale wolę wam pokazać jakiś przelot magistralą adriatycką z pięknymi widokami na właśnie wybrzeże, na tą wodę łączącą się z górami. Do tego widoku chyba nigdy nie można się opatrzeć i można na ten widok gapić się po prostu godzinami. Nie wiem, czy też tak macie. A przy okazji miałem wam powiedzieć, dlaczego dzisiaj stacjonuję na kempingu. Jak widzicie, pogoda zaczyna się troszeczkę psuć. Prognozy na najbliższe dni nie są zbyt optymistyczne, niestety. Poza tym mnie w najbliższych dniach czeka szkolenie online, na szczęście. Ale no wolałem na ten czas sobie po prostu na kempingu stanąć, żeby też nie tracić czasu na ściąganie motocykla, wsadzanie motocykla, no czasami po prostu w jednym miejscu też trzeba. No i dodatkowo oczywiście trzeba zrobić serwis,
kampera, nazwijmy to kampera, chociaż ja mam bardziej luksusowy namiot, czyli wyrzucić nieczystości, dolać wody i tak dalej, i tak dalej. A wybrałem camping Witer w Zaostrogu, dlatego że w zeszłym roku, jak byłem, uciekałem przed pandemią, to jest jedyny camping, który zobaczył wtedy, bo korespondowałem z nimi, zobaczył, że sytuacja się zmienia i bardzo fajnie korespondowali ze mną, pytali się, czy wszystko ok, po prostu fajni ludzie, dlatego przyjechałem sobie tutaj. O, i może jak trochę będzie więcej czasu, to o tym kempingu coś opowiem. A dzisiaj 170 km zrobione. Nie zaś jakoś tam strasznie dużo, ale com się udzicą po zakrętach, to po prostu moje. Pogoda dopisała na szczęście. No i co, nie muszę już motocykla pakować dzisiaj, więc wszystko przygotowane. Myślałem, że będzie wcześniej padać, na szczęście nie padało, dlatego daszek rozłożony. No i mam nadzieję, że w ogóle nie będzie padać. Mam nadzieję, że się mylą ci meteorolodzy i że będzie piękna pogoda. A na koniec dnia dzisiaj czas obejrzeć premierę swoją własną. Może w końcu obejrzę ten film, który zrobiłem. Nie no, chciałem iść coś zjeść sobie do restauracji. Tak sobie wymyśliłem, że dzisiaj tak przy sobocie sobie zaszaleję. Ale niestety wszystko zamknięte, więc mi został jakiś taki pork long wing deal. Nie wiem, co to jest, nie ma polskiej nazwy. Zalałem sobie to wodą, jakiś liofilizat, zobaczymy jak to smakuje. I raczej się już żegnam w takim razie, bo jutro będzie ładny dzień. Trzymajcie się, cześć.